Staraliśmy się od samego początku firmy tworzyć w ten sposób, żebyśmy jako zarząd razem pracowali z pracownikami, tworzyli taką firmę, w której dobrze się czujemy, zarówno my, jak i pracownicy. Oczywiście różnie nam to wychodziło, bo były okresy lepsze i gorsze. Też Łukasz dzisiaj przypomniał i myślę, że w kontekście kryzysu, który się zbliża, to też warto, żebym o tym powiedział. Mieliśmy bardzo duży kryzys w 2008 roku, gdzie nasza firma została dotknięta wtedy kryzysem światowym, który gdzieś tam zaczął się od upadku Lehman Brothers. Akurat my żeśmy wtedy byli na takim etapie bardzo dynamicznego wzrostu, gdzie od 2000 roku rosliśmy praktycznie 100% rok do roku, aż do 2008 roku, gdzie w momencie, kiedy ten kryzys, kiedy upadł Lehman Brothers, to w naszej firmie pamiętam, że chyba przekroczyliśmy liczbę 60 osób zatrudnionych, czy też może nie tylko zatrudnionych, bo pewnie wtedy żeśmy liczyli też i stażystów, których co roku przyjmujemy. I okazało się, że wtedy prowadziliśmy rozmowy z 6 klientami. Akurat w naszym przypadku my robiliśmy projekty, jesteśmy producentem oprogramowania RP i robimy projekty z klientami, z firmami średniej wielkości, wtedy średniej wielkości, teraz pewnie coraz bardziej kierujemy swoją ofertę do coraz większych firm. I mieliśmy taką, tak wyglądała u nas współpraca, że z klientem zaczynaliśmy umową o analizę przedrażeniową. I dopiero po analizie przedrażeniowej z klientem podpisywaliśmy drugą umowę na wdrożenie. I wtedy byliśmy w 2008 roku na takim etapie, że udało nam się, że zdobyliśmy 6 klientów i prowadziliśmy 6 równoległych analiz przedrażeniowych. I w momencie, kiedy upadł Lehman Brothers, okazało się, że każdy z tych klientów opóźniał decyzję. Opóźniał decyzję i nie podpisywał z nami umowy na wdrożenie, tylko tam jeszcze mówił, że jeszcze pewne szczegóły trzeba dograć, czy jeszcze się zastanawiają, i tak dalej, ale nam zaczęło się pieniądze oczywiście kończyć po prostu na koncie. A jeszcze było tak, że my żeśmy wtedy dosyć dynamicznie rośli, więc przeprowadziliśmy się do nowego biura. Nowe biuro było trochę większe, wzięte z zapasem, no bo to trzeba umowę podpisać, nie pamiętam, chyba na 5 lat. W ogóle wzięliśmy jeszcze biuro, akurat przeprowadziliśmy się z biura, za które płaciliśmy w złotówkach, a tamto zaczęliśmy płacić w euro. Jak przyszedł kryzys, to nagle z euro, które wtedy było po 2,80, zaczęło się robić 4,80, więc cena biura bardzo mocno skoczyła. My żeśmy zaczęli, widząc, że te wdrożenia, jest duże ryzyko tych wdrożeń, że one nie wyjdą. Zresztą pieniądze się na koncie kończyły. Zaczęliśmy rezygnować po pierwsze ze stażystów, którzy byli, którym zwykle żeśmy umowy przedłużali. Później zaczęliśmy rezygnować z okresów próbnych, które nie przedłużali umów na okres próbny, ale jakby nie pojawiało się żadne nowe projekty na widoku, a też z tych 6 żaden się nie podpisywał. Oczywiście mieliśmy, my wtedy jako zarząd, było nas 3 w zarządzie, spotykaliśmy się w takim trybie kryzysowym, żeśmy się zastanawiali z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Kurczę, jakiś klient musi z nami podpisać umowę, nie? A z tych 6 to na pewno jakieś wydarzenie wyjdzie. A wtedy nasz model w ogóle biznesowy wyglądał w ten sposób, że mieliśmy może za 20% przychodów ze stałych klientów i 80% naszego biznesu to były nowe projekty wdrożeniowe. I bez tego po prostu leżeliśmy. Nie było możliwości, żeby nasza firma przetrwała. Łukasz przypomniał dzisiaj, jak Kuba opowiadał, mój wspólnik, na konferencji IT Corner Summit tutaj we Wrocławiu 2 lata temu, tą historię. Natomiast trochę skracając, okazało się w efekcie, że żaden z tych projektów nie wszedł, że jak zaczął się kryzys, to po prostu on się zaczął pogłębiać i żaden, wszystkie te projekty niestety zostały ucięte. No my żeśmy byli w bardzo trudnej sytuacji, też spotykaliśmy się z prawnikiem, żeby się dowiedzieć, co się w takich sytuacjach robi, już
już prawnik chyba nam zaczął szykować wniosek o upadłość. Aż w pewnym momencie jakby postawiliśmy sprawę dosyć jasno, że po prostu trzeba ją zacząć rozwiązywać ten problem, że nie ma co czekać na to, aż któryś z tych klientów zacznie podpisywać umowy, tylko trzeba zacząć rozwiązywać problem. I to nie mam pojęcia, teraz się nie cofnę, nie powiem, ile to trwało, ile to było tygodni czy miesięcy, ale takiego naszego wewnętrznego stresu nas trzech, gdzie pamiętam, że wtedy to równolegle prywatnie u mnie wiele się działo, bo akurat zacząłem budowę, bo akurat się pojawił pierwszy syn i to naprawdę było kupę stresu z tym związanego. Aż w pewnym momencie powiedzieliśmy, no nie da się tak dalej udawać, że nic się nie dzieje. Zebraliśmy grupę kierowników, grupę osób, które najdłużej z nami pracowały, takich kluczowych osób. I z nimi pamiętam, że na koniec dnia poprosiliśmy ich o zostanie po pracy i z nimi im powiedzieliśmy o tym, jaka jest sytuacja i co się dzieje, i że po prostu musimy coś z tym zrobić. Później jak czytałem książkę Pracować Inaczej, to mi się ta sytuacja przypomniała, kiedy czytałem o Fawi, kiedy Ziobris też tak się męczył sam, aż w pewnym momencie poszedł do załogi i załodze powiedział.